Dzień dobry, serdecznie witam. Na grupie Fotowoltaika, którą serdecznie polecam, ukazał się dość interesujący wpis pokazujący, jak zachowały się panele w czasie gadobicia. Tutaj kolega opisuje, że ma longi 315 FB i że kąt dachu jest 25 stopni. Niestety jedne z paneli nie wytrzymały. Tu mamy zdjęcie pokazujące, jak są popękane. Widzimy bardzo wyraźne zniszczenia, także ten panel całkowicie nie nadaje się do użytkowania. Bardzo zastanawiające jest to, że pozostałe panele nie są uszkodzone. Takiej wielkości mieliśmy ten grat. Nie jest możliwe, żeby tylko na te jedne panele padał grat, prawda, w takich ilościach. Widać, że po prostu w tym przypadku musiało być uszkodzone szkło, nieodpowiednio zahartowane, rozhartowane, bo pozostałe bardzo dobrze przyjęły, aczkolwiek są tu jakieś takie małe ślady. Także na pewno w tym przypadku warto reklamować i widać, że panele dobrze wykonane przez producenta, ich wytrzymałość na grat jest bardzo wysoka, żadne z nich nie uległo poważnym zniszczeniom, a jeżeli mamy wadę fabryczną, no to wtedy widzimy, że faktycznie panele nie mają żadnej szansy z gradobiciem. Dlatego też warto kupować panele producentów sprawdzonych. Oczywiście wymiana samego szkła nic nie da, ponieważ te pęknięcia na pewno dosięgły również krzemu, i te mikropęknięcia są na pewno na krzemie, także wcześniej czy później nastąpi totalna destrukcja panelu. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.